Ta podróż i w kilometrach, i w złotych, liczy się już w tysiącach. Dziadek małego Olinka wyruszył dla wnuczka w wyczerpującą podróż dookoła Polski, żeby zebrać pieniądze na jego rehabilitację. Już teraz można mówić o sukcesie tej inicjatywy, a podczas przystanku w Krakowie spotkał się z nim Mateusz Półchłopek, do którego teraz się przenosimy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, teraz moim i Państwa gościem Jan Baranik, dziadek Olinka na rowerze. Dzień dobry. Niemalże już cała trasa dookoła kraju za Panem. Pojutrze finał w Ustroniu. To ile tych kilometrów już udało się przejechać? Dzień dobry. No na dzień dzisiejszy to jest jakieś 3400. Zostało jeszcze około 200. Także jutro do Czechowic-Dziedzic jedziemy i pojutrze do Ustronia. Każdy kilometr dla Olinka. Każdy kilometr dla Olinka i mam nadzieję, że każdy kilometr przyniesie oczekiwany efekt. A jaki to jest ten oczekiwany efekt? Pieniądze na sprzęt, lekarstwa i leczenie Olinka. To z jakimi przeciwnościami losu pana wnuk musi mierzyć się na co dzień? No przede wszystkim z niepełnosprawnością. Na dzień dzisiejszy nie chodzi, ma ADHD, zespół Aspergera, także to wszystko, no oczywiście problemy również są z nerkami, to wszystko kosztuje leczenie, lekarstwa, które musimy sprowadzać z Włoch, ponieważ w Polsce nie ma. Sprzęt, który jest bardzo drogi, przy tak rosnącym dziecku wymaga częstej wymiany, jak chociażby w najbliższym czasie wózek, czy raz na kwartał ortezy, w których również musi się poruszać. No to są wszystko w skali roku bardzo duże pieniądze. To jaki sprzęt, jakie zabiegi, jaka rehabilitacja może mu pomóc? Znaczy, no to tutaj nie chciałbym się wypowiadać specjalistycznie. No, fizjoterapeuci wiedzą, oceniają i stosują różnego rodzaju metody, zalecenia dają. No i efekt jest, dlatego że po tych 8 latach rehabilitacji, którą Olek przechodzi, no to tak naprawdę z dziecka całkowicie leżącego, nieporuszającego się, jest bardzo aktywnym dzieckiem. Na wózku porusza się bardzo sprawnie, tak naprawdę jeszcze nie chodzi. Mówię o takich typowo ruchowych sprawnościach. Natomiast no, oprócz tego są jeszcze sprawy nerek, bioderek, które też mogą być operowane, znaczy może być taka konieczność. W trakcie tej podróży rozumiem, że jest Pan w kontakcie z wnukiem? Jestem z tym, że nie za często, ponieważ on bardzo tęskni i raczej unika zarówno oglądania filmów ze mną, jak i kontaktu, bo mówi, że wtedy jeszcze bardziej tęskni. A biorąc pod uwagę samą podróż dookoła kraju, no to dla Pana również nie lada wyzwanie, biorąc pod uwagę z kolei Pana zdrowotne sprawy, chociażby operacje na kręgosłup. Tak, no do zdrowych osób nie należy, ale czego bym nie zrobił, żeby wnukowi pomóc, tak? Więc trasa na pewno nie jest łatwa, z różnymi przeciwnościami trzeba się borykać na tej trasie. Natomiast no to, co bardzo wspiera, to ludzie. Ludzie, ich serdeczność, otwarcie i pomoc na tej trasie. To pomaga. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jan Baranik, dziadek Olinka na rowerze, był moim i Państwa gościem.